święta Bożego Narodzenia zwykle, czy przy wigilijnym stole, czy w kościołach, odnosimy się do opisów ewangelistów przekazujących nam relacje na temat tamtych wydarzeń. Czytamy zwykle o drodze do Betlejem Józefa z Marią, która była w ostatnim okresie ciąży, o niemożliwości znalezienia noclegu w miasteczku, o schronieniu w stajni, o narodzinach, które się tam dokonały. Wspominamy także o wizycie pasterzy obudzonych w nocy przez rzeszę aniołów, czy też o trzech mędrcach ze wschodu składających dary. Wszyscy znamy świetnie te historie, historie przekazane przez naocznych świadków, czy też przez ludzi, którzy od tych naocznych świadków mieli okazję słyszeć o tych wszystkich wydarzeniach. Ale dzisiaj chciałbym zrobić coś innego. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na wydarzenia związane z Bożym Narodzeniem z innej strony, z innej perspektywy. Z perspektywy Boga. Jaki był Boży cel narodzin Bożego Syna, Jezusa? Jaki był Boży cel? Nieznany nam zmienia autor listu do Hebrajczyków tak rozpoczął swoje dzieło, swój list. Chciałbym przeczytać pierwsze trzy zdania, pierwsze trzy wiersze tego listu. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Pierwsza rzecz, na jaką możemy zwrócić uwagę w tym fragmencie, to to, że Bóg mówi. Bóg mówi. I nie tylko mówi, ale bardzo zależy mu na tym, aby ludzie usłyszeli Jego głos. W przeszłości wielokrotnie, wieloma sposobami Bóg przemawiał do ludzi. Wielokrotnie i wieloma sposobami. I gdybyśmy w tym momencie chcieli się zastanowić, co to znaczy, potrzebowalibyśmy spędzić bardzo dużo czasu, żeby odkrywać sposoby, na jakie Bóg stara się przemówić do człowieka. Trafić do człowieka. Trafić do jego serca. Wielokrotnie i wieloma sposobami. Ale ostatnio, u kresu tych dni. Oczywiście pisze to autor tego listu ze swojej perspektywy, a ten list powstał około 60 roku po Chrystusie, 60 roku naszej ery. Czyli 60 lat po narodzinach Chrystusa i około 30 lat po Jego ukrzyżowaniu, śmierci, zmartwychwstaniu i wstąpieniu do nieba. Mówi ostatnio, u kresu tych dni przemówił do nas Bóg przez Syna. Możemy więc stwierdzić, że z Bożej perspektywy celem przyjścia Jezusa na ziemię było to, żeby Bóg mógł być coraz lepiej słyszalny przez ludzi. Żeby Bóg mógł być coraz lepiej słyszalny.
Ja wiem, że większość z nas, bo wychowaliśmy się w takiej kulturze, jest zaznajomiona od dziecka z historiami ewangelicznymi dotyczącymi życia Jezusa. Czy czytaliśmy różne książki, Biblię w obrazkach, czy chodziliśmy na lekcje religii, czy chodziliśmy do kościoła. Znamy te historie. Znamy historię życia Jezusa. Moglibyśmy opowiedzieć wiele przykładów z Jego życia. Może nawet moglibyśmy nawiązać do różnych przypowieści, które opowiada. Ale czy kiedykolwiek uświadomiliśmy sobie, że On przyszedł na ziemię, żebyśmy mogli usłyszeć Boga? Że przyszedł na ziemię z konkretnym przesłaniem, przesłaniem, które Bóg kieruje do ciebie i do mnie. I za chwilę troszeczkę więcej na ten temat powiemy. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która jest wspomniana w tym fragmencie. Jest tu mowa o zadaniu, jaki Jezus miał wykonać i po dokonaniu którego powrócił na swoje miejsce w niebie. Jezus przyszedł wykonać pewne zadanie. Przyszedł z konkretną misją. Jakie to było zadanie? Jaka to była misja? Dokonanie oczyszczenia z grzechu. On przyszedł oczyścić każdego z nas. Grzech to niemodne dzisiaj słowo. Ono kojarzy się ze sferą religijną i czasami wydaje się, że nie za bardzo przystaje do naszej rzeczywistości XXI wieku. I tak często jest, że kultura przynosi zmęczenie jakimiś słowami, jakimiś terminami, albo też przynosi definicję czy redefinicję pewnych terminów. I ja osobiście wolę czasami używać innych słów, innych określeń, które pokazują nam, co to tak naprawdę znaczy. Dlatego, że wiele słów ze sfery religijnej, my się z nimi świetnie obeznaliśmy, świetnie znamy, ale bardzo często nasze skojarzenia pozostają przy traumatycznym doświadczeniu pierwszej spowiedzi przed pierwszą komunią i pierwszym rachunkiem sumienia. I potem zupełnie gdzieś wypieramy to z naszego życia. W Nowym Testamencie to słowo jest najczęściej oddawane przez greckie słowo hamartia, co dosłownie oznacza chybić celu. Czyli inaczej mówiąc, nie trafić w tarczę, nie trafić do celu. Więc z tej perspektywy, jeśli zastanowimy się, czym jest grzech, to jest to coś, co sprawia, że człowiek nie staje się tym, kim ma się stać. Że nie rozumie swojej tożsamości, nie rozumie swojego przeznaczenia, a przez to nie jest w stanie ani określić, ani osiągnąć głębokiej satysfakcji życiowej i poczucia spełnienia w swoim życiu. A są to rzeczy, bez których nie można osiągnąć, i to jest takie ładne słowo, które lubię, dobrostanu w swoim życiu. Więc grzech to nie jest tylko nie odmówiłem paciorka, źle się odezwałem do mamy, czy okłamałem nauczyciela w szkole, z czym nam się to często kojarzy, ale jest to rzeczywistość o wiele głębsza i mająca niezwykły wpływ na życie człowieka. To Bóg stworzył każdego z nas. I jako Twórca On zna nasze przeznaczenie. On zna nasze przeznaczenie i to przeznaczenie umieścił w każdym człowieku. On także ma definicję tożsamości każdego z nas. Ale w momencie, kiedy człowiek wybrał życie bez Boga, zatracił poczucie, zrozumienie i nie ma możliwości odkrycia swojej własnej tożsamości, ani odkrycia pełni swojego przeznaczenia. Dlatego nasze życie
To jest ciągłe szukanie. Ciągłe szukanie. I właśnie dlatego chybiamy celu w swoim życiu. Właśnie dlatego zadajemy sobie pytanie, jaki sens ma moje życie? Gdzie ja tak naprawdę zmierzam? Dokąd idę? Co może przynieść mi satysfakcję czy poczucie spełnienia w moim życiu? Jezus przyszedł, żeby nas oczyścić, uwolnić z tej sytuacji. Co Bóg chce do nas powiedzieć poprzez swojego Syna? Myślę, że jeden z najpiękniejszych tekstów to są słowa, które zanotował apostoł Jan w 3 rozdziale swojej Ewangelii. Słowa, które wypowiedział Jezus w czasie szczególnej rozmowy. Pewnej nocy potajemnie przyszedł do niego jeden z duchowych i politycznych liderów narodu. Przyszedł i powiedział: chcę z tobą porozmawiać. Wiem, że jesteś kimś niezwykłym. Wiem, że to, co mówisz, to cechuje niezwykła mądrość. Wiem, że to, co robisz, to nie jest coś normalnego, bo normalny człowiek nie byłby w stanie tego zrobić, więc to, co robisz, jest dowodem tego, że Bóg jest z tobą. Więc mam do ciebie pytania o sens życia, o sens tego wszystkiego, o Boga. I w rozmowie z Nim Jezus wypowiada niezwykłe słowa. Słowa, do których bardzo lubię wracać, często wracać w swoim życiu, bo one pokazują mi, co Bóg myśli o mnie i co Bóg ma mi do przekazania. Ewangelia według Jana, 3 rozdział, 16, 17 i 18 wiersz. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby wydał On na świat wyrok, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Ten, kto wierzy w Niego, nie stanie przed sądem. Lecz na tym, kto nie wierzy, już ciąży wyrok, ponieważ odmówił wiary w imię jedynego Syna Bożego. Bóg tak bardzo ukochał świat, że dał swojego jedynego Syna. Te słowa można rozważać ciągle, ciągle i ciągle na nowo. Ja za każdym razem, kiedy je czytam, one mnie zadziwiają, one mnie przerażają, one mnie wręcz zatrzymują w miejscu. Jak niezwykła jest miłość Boga do mnie. Ona jest niepojęta. Ja to ciągle powtarzam i muszę to powtarzać, że dla mnie jako ojca, który ma 2 dzieci, te słowa są niezrozumiałe. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie tego, że mógłbym kochać kogoś bardziej niż swoje dzieci. Że mógłbym kochać kogoś tak bardzo, że pozwoliłbym swoim dzieciom poświęcić się dla kogoś. To jest ciężkie do uwierzenia. Myślę, że każdy rodzic zgodzi się ze mną. A Bóg kocha ciebie i mnie tak bardzo, że pozwolił swojemu jedynemu synowi umrzeć za ciebie i za mnie. To jest głos, który potrzebujemy usłyszeć. To jest przesłanie, dla którego przyszedł Jezus. Przesłanie o tym, jak bardzo Bóg nas kocha. Tak. Boży przeciwnik, wykorzystując także religię do tego, przedstawia fałszywy obraz Boga. Boga, który jest srogi, jak sędzia, który nie kocha, tylko karze, osądza.
Ale Bóg ma zupełnie inne przesłanie. Jego celem nie jest sąd. On mógłby to zrobić tak, w jednej chwili. Bo każdy jest winny. Nie ma na ziemi człowieka, który byłby doskonały, który nie zrobił nigdy nic złego. Gdyby chciał, w jednej chwili dokonałby się sąd i zagłada. Ale Bóg cię kocha. I to sprawia, że Jego sprawiedliwość, Jego świętość dopełniła na samym sobie wszystkiego, co musiało się stać, żeby otworzyć drzwi do Jego miłości wobec ciebie. Żebyś mógł jej doświadczyć. Żebyś mógł ją zobaczyć. Bóg bowiem tak bardzo kochał świat, że dał swojego Syna, jedynego Syna, żeby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał swojego Syna na świat, żeby wydał on na świat wyrok, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Bóg nie oferuje sądu. Bóg oferuje zbawienie. Bóg oferuje zbawienie. Kolejne religijne słowo. Znowu z pomocą przychodzi nam oryginalny język Biblii. Zbawienie, soteria. Ono ma tak wiele znaczeń i gdybyśmy zrobili sobie studium w Nowym Testamencie wszystkich miejsc, gdzie to słowo jest użyte, nagle byśmy zobaczyli, że to słowo dotyczy tak przebaczenia grzechów, że Bóg ci przebacza. W Jezusie Chrystusie, ponieważ On wziął na siebie karę, On zajął miejsce kaźni przygotowane dla tych, którzy byli winni, a każdy z nas był winny, On był bez grzechu. Więc On mógł ofiarować siebie za innego. Mógł ofiarować siebie za ciebie. Dlatego może ofiarować przebaczenie z grzechów. Dalej, On oferuje zbawienie, soteria, oferuje pojednanie z Bogiem. Dlatego apostoł Paweł na przykład pisze bardzo często, mamy pokój z Bogiem. Wiecie, to jest niezwykłe wiedzieć, że Bóg jest po mojej stronie i że między mną a Bogiem panuje pokój. Dalej, On zmienia całkowicie moje przeznaczenie. Ja nie jestem przeznaczony na gniew, na sąd, na zagładę, ale ja jestem przeznaczony do wiecznego życia z Bogiem. Kolejna rzeczywistość. Soteria oznacza także uzdrowienie z jakiejkolwiek choroby. Jest napisane w Piśmie Świętym, że On wziął na siebie, na krzyż, nie tylko nasze grzechy, ale wziął wszystkie konsekwencje grzechu. A konsekwencją grzechu jest choroba, jest cierpienie, jest ból. Jest z nią wszelkie związanie. I rzeczywistość zbawienia to rzeczywistość uzdrowienia i rzeczywistość uwolnienia, pełnej wolności. To także zaspokajanie braków w Bożym błogosławieństwie, które Bóg oferuje dla każdego z nas. To nie zginął, to nie jest jakaś mityczna rzecz dotycząca życia wiecznego, ale to jest rzeczywistość, którą Bóg tutaj oferuje dla każdego z nas. Że to wszystko, co niszczy twoje życie, co zabija twoje życie, co jest konsekwencją grzechu, Jezus rozwiązał poprzez krzyż, poprzez śmierć i zmartwychwstanie. I oferuje zbawienie, nie musisz ginąć, możesz doświadczyć Jego uzdrowienia, Jego uwolnienia, Jego błogosławieństwa. Zatrzymajmy się chwileczkę tutaj, w tym miejscu i spójrzmy na jeden tekst, który pokaże nam tę rzeczywistość z drugiej strony. Słowa apostoła Piotra, który po latach, kiedy wspomina osobę Jezusa w Dziejach Apostolskich, on powiedział tak. Są Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, od 36, od 37 wiersza. I on powiedział tak. Składając świadectwo na temat Jezusa przed, można tak powiedzieć,
parlamentem izraelskim w tamtym czasie, przed Sanhedrynem, przed 70 przedstawicielami narodu. Wy wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Jak Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu, który chodził czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg był z nim. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co czynił w ziemi judzkiej i w Jerozolimie. Zobaczmy, Piotr charakteryzuje życie Jezusa, tak naprawdę ostatnie 3 lata życia Jezusa, dlatego że sam uczestniczył w tym okresie, uczestniczył w życiu Jezusa i mówi, że Jezus po chrzcie przez Jana w Jordanie, po tym jak Duch Święty stąpił na jego życie, został przez Boga namaszczony Duchem Świętym i mocą. I chodził i czynił dobrze. Z kolejna bardzo ważna rzecz dla nas. Bóg czyni dobrze. Bóg czyni dobrze. Co to znaczy dobrze? Uzdrawiał wszystkich, którzy byli dręczeni przez diabła. Uzdrawiał wszystkich z każdej konsekwencji grzechu. Jest napisane wszystkich. Wszystkich, którzy się do Niego zwrócili o pomoc. I kiedy otwieramy Ewangelię, nieważne, czy to jest w przekazie Mateusza, Marka, Łukasza czy Jana, nie znajdujemy sytuacji, gdyby ktoś, kto stanął na drodze Jezusa i powiedział, pomóż mi, żeby Jezus mu odmówił. I nieważne, czy to dotyczyło ślepego, chorego na trąd, kogoś, kto cierpiał na ciągłe krwotoki, czy kogoś, kto był głuchy, czy nawet dotyczyło to ludzi, którzy zmarli. Ktokolwiek zatrzymał Jezusa na swojej drodze i zwrócił się o pomoc, doświadczył pomocy. Dlatego, że On nie przyszedł, żeby wydać wyrok, ale żeby zbawiać. I Piotr to świetnie zapamiętał. On słyszał te słowa, które wypowiadał Jezus. Ale nie tylko słyszał, ale także mógł je zobaczyć. Mógł zobaczyć, jak on działa. I my słyszymy to samo przesłanie. Mamy do czynienia z tym samym Jezusem. I on dzisiaj tak samo zbawia, tak samo wybawia, jak to czynił wtedy, kiedy chodził po ziemi. Jezus przyszedł nie po to, żeby wydać wyrok na twoje życie. To ludzie wydają wyroki. To okoliczności wydają wyroki. To my sami czasami wydajemy na siebie wyroki. Ale Jezus przyszedł, żeby zbawiać. Jezus przyszedł, żeby zbawiać. Tylko On. Tylko On. Na koniec, wracając do tego tekstu słów Jezusa, które wypowiedział, a co zapisał Jan, Jezus mówi, że kto uwierzy w Niego, nie stanie przed sądem. Kto uwierzy w Niego, nie stanie przed sądem. Lecz na tym, kto nie wierzy, już ciąży wyrok, ponieważ odmówił wiary w imię jedynego Syna Bożego. Kiedy Jezus miał przyjść na świat, Jego rodzice usłyszeli w cudowny sposób, jak On ma mieć na imię. Jest słowo greckie Emmanuel i słowo hebrajskie Jeszua. Emmanuel oznacza Bóg z nami. To jest imię Jezusa. Bóg z nami.
Wiara w to imię. Zaproszenie Jezusa do swojego życia oznacza, że Bóg jest z tobą i będzie z tobą zawsze. Jeszua oznacza Bóg zbawia, Bóg wybawia. I znowu zaproszenie, wiara w Jezusa, zaproszenie Go do swojego życia oznacza zaproszenie kogoś, kto obiecuje, że będzie zbawiał. Że będzie zbawiał. Że będzie dokonywał tego wszystkiego, co mieści się w znaczeniu zbawienia, w znaczeniu soteria. On już zapłacił cenę za mnie. Za całe moje życie. Za moją przyszłość. On zapłacił tą cenę na krzyżu. I dlatego może to z łaski oferować. Dlatego On przynosi coś więcej niż tylko zasady, prawo, standardy i regulacje. On przynosi prawdę i przynosi łaskę. Co oznacza, że Bóg dzięki temu, że już zostało zapłacone życiem Jezusa, może dzisiaj zaoferować Ci wszystko, co jest za darmo. I to jest rzeczywistość, w jakiej żyjemy. I teraz wszystko jest po mojej stronie. Co ja z tym zrobię? Jeśli ja w to uwierzę, jeśli ja to przyjmę, to to jest moje. Ale jeśli ja to odrzucę, co mi zostaje? Jeśli odrzucę to, że Jezus zajął moje miejsce na krzyżu, to przyjmuję na siebie wyrok. Jeśli On zajął moje miejsce, jeśli On za to zapłacił, a ja to odrzucę, ja będę musiał sam zapłacić. Nie tylko wiecznym odrzuceniem, oddzieleniem od Boga. Ale to oznacza, że ja dzisiaj mówię, nie potrzebuję Twojego zbawienia. Chcę zostać sam z tą rzeczywistością, która jest. Sam się będę z tym mierzył i sam sobie z tym poradzę. Bóg nie osądza. Możemy osądzić siebie samych. Tak więc dzisiaj jesteśmy w bardzo istotnym miejscu, w bardzo istotnym momencie. Dlatego, że wierzę, że każdy z nas to rozumie, że tak naprawdę wszystko zależy tak naprawdę tylko od mojej decyzji. Wszystko zależy od mojej decyzji. Bóg już zrobił wszystko. Bóg już wszystko ofiarował. On nie ma nic więcej, co mógłby dać. On już dał wszystko. On zrobił już wszystko. Wszystko jest zrobione. Ale także dał wolną wolę każdemu z nas. Dlatego, że On naprawdę kocha, a Jego miłość jest prawdziwa. Jego miłość jest ofiarowująca. Więc On nie przymusza nikogo do niczego. On ofiarowuje i liczy, że zachwycimy się Jego miłością, zachwycimy się Jego darem i odpowiemy tym samym. I On dzisiaj kładzie przed każdym z nas tę możliwość. Czy skorzystasz? Czy skorzystasz? A wszystko zaczyna się od pierwszej decyzji. Od bardzo ważnej decyzji. Kiedy mogę stanąć przed Nim i powiedzieć, potrzebuję Ciebie. Nie chcę już być sam. Potrzebuję Jezusa. Potrzebuję Go w swoim życiu. Potrzebuję Jego zbawienia. Potrzebuję Jego pomocy. Potrzebuję Jego obecności. Potrzebuję Jego głosu. Potrzebuję słyszeć Ciebie, Tato. W niebie. Potrzebuję słyszeć Ciebie. I potrzebuję Jego w swoim życiu. I chciałbym dać taką możliwość, jeśli chciałbyś, chciałabyś podjąć taką decyzję, możesz zmówić bardzo prostą modlitwę razem ze mną, która, jak wierzę, jeśli wyrazi Twoje serce, będzie czymś ważnym, znaczącym w Twoim życiu. Ja będę czytał wolno i jeśli chciałbyś, chciałabyś modlić się, możesz powtarzać za mną. Czy głośno, czy w ciszy swojego serca, to nie jest istotne, dlatego że Bóg nas doskonale słyszy i Jemu nie zależy na głośnym głosie, a Jemu zależy na naszym sercu i na decyzjach naszego serca. Więc jeśli chcesz, jeśli pragniesz, módl się razem ze mną. Drogi Boże,
Dziękuję Ci za wspaniały dar miłości Twojego Syna. Wiem, że jestem grzesznikiem i zasługuję na karę. Ale pragnę przyjąć od Ciebie dar Twojego Syna. Przebaczenia grzechów. Uzdrowienia. Zmiany życia. Jest mi bardzo przykro z powodu zła, jakie popełniłem. Proszę, przebacz mi. Odwracam się teraz od wszystkiego, co złe. Dziękuję za to, że Twój Syn umarł za mnie na krzyżu, abym mógł otrzymać życie wieczne. Przebaczenie i wolność. Panie Jezu, zapraszam Cię dzisiaj do mojego życia. I wyznaję Cię moim Panem i Zbawicielem. Proszę, daj mi obiecanego Ducha Świętego. Dziękuję Ci za wysłuchanie mojej modlitwy. Amen. Jeśli modliłeś się, modliłaś się tą modlitwą pierwszy raz w swoim życiu i to wyraziło Twoje serce, to Słowo Boże nazywa to nowym życiem. Nowym życiem, które rozpoczyna się w Tobie. Boże Narodzenie, ono przedstawia nam, reprezentuje nadzieję, unikalną radość, która jest odczuwana w tym wyjątkowym okresie, ponieważ narodził się Jezus Chrystus. Ale kiedy otwieramy swoje życie przed Nim i pozwalamy Mu narodzić się w nas, to On staje się nie tylko Zbawicielem świata, ale On przede wszystkim staje się moim osobistym Zbawicielem. I moją modlitwą jest, żebyśmy w czasie tych świąt, które się zbliżają, żebyśmy mogli doświadczać tego osobistego wymiaru świąt Bożego Narodzenia i tego wszystkiego, co się w nich dokonuje.